momencie życia, myślę, i zawodowo, i prywatnie, gdzie otwieram się na zmiany. Albo nawet powiedziałabym, że te zmiany same przychodzą. One są wynikiem jakby wytracenia się energii w tej poprzedniej formie, w poprzednich formach i rodzinnych, i zawodowych. Więc ponieważ coś się kończy, to też naturalnie się coś innego zaczyna. I ja jestem pełna otwartości, optymizmu na to, co przyjdzie nowe. I zupełnie już teraz niczego nie blokuję. Przez wiele lat, właśnie też przez rodzinę, ja byłam związana bardzo mocno z Sopotem. Bo ja się tu wychowałam. Tu chodziłam do przedszkola, szkoły podstawowej, liceum. I tu się spełniałam artystycznie. Ale teraz jest taki moment w moim życiu właśnie rodzinnym, że moje najbliższe osoby odeszły i tak naprawdę już nie tutaj, oprócz sentymentów i miłości jakby do tego miasta, tak naprawdę nie trzyma już nic konkretnie. Więc otwieram się na nowe możliwości i marzę o dużych scenach i prawdziwych, realnych pieniądzach i o zespole tancerzy, których głównym zajętością zawodową w życiu byłoby tańczenie w spektaklach. I takich tancerzy, którzy mi ufają i którzy z rozkoszą pójdą w te wizje, które ja mam do zaoferowania. Więc jest taki moment magiczny. A ostatnio myślałam dużo o tym, z okazji może 25-lecia albo nie, bo graliśmy spektakl Siódmą Pieczęć. I przyszło mi na myśl, że jest szereg w sztuce elementów, które dla widza prawdopodobnie nie mają żadnego znaczenia, a dla artysty na scenie mają ogromne. I to są takie nasze sceniczne tajemnice. I takim momentem na przykład jest, takim zabiegiem artystycznym na przykład jest moja postać Mija, ja jako Mija, wchodzę na scenę w spektaklu Siódma Pieczęć tyłem i tyłem schodzę. Myślę, że dla widza nie ma to żadnego znaczenia. A dla mnie ma ogromne, ponieważ moja postać nie chce widzieć tego, co się na tej scenie wydarza. Nie chce widzieć zła w ogóle na świecie. Więc tak jakby troszeczkę się wycofuję tyłem do tego wszystkiego. I myślałam sobie o tym, że takich tajemnic, jako my artyści, myślę, mamy ogromną dużą ilość. Się zaczęłam zastanawiać, czy tego nie spisywać, bo to myślę, że może być zabawne dla widza, prawda? Wtedy mówi, rzeczywiście ona wychodziła tyłem. No więc to może tak, na to 25-lecie. Może to taki moment, żeby zapoczątkować serię postów pod tytułem Tajemnice sceniczne Sopockiego Teatru Tańca.